23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Jest to, można powiedzieć, święto tych osób, które chorują na depresję, natomiast co roku rzeczywiście jest to dzień, który coraz powszechniej obchodzony jest również w naszym kraju. I to, co trzeba powiedzieć, to to, że depresja jest chorobą. Na pewno nie jest modą, nie jest wymówką. Rzeczywiście jest chorobą, którą trzeba leczyć, no i którą można leczyć. Rzeczywiście mamy takie możliwości, żeby depresję już dzisiaj wyleczyć. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że na depresję chorujemy w różnym okresie naszego życia, niezależnie od wieku, bo chorują zarówno dzieci, nastolatkowie, dorośli, jak i osoby starsze. Natomiast to, co możemy zrobić, to zadbać o to, aby epizod depresyjny nie wystąpił w życiu dorosłym, a zadbać o to już w momencie, kiedy opiekujemy się dziećmi. Kilka słów chciałam powiedzieć o tak zwanej neurorozwojowej teorii depresji. Ona jest teorią, która mówi o tym, że podatność naszego mózgu na zachorowanie na depresję rozwija się tak naprawdę już od okresu życia płodowego, bo te struktury naszego mózgu, które odpowiadają za wystąpienie choroby, czyli przede wszystkim ciało migdałowate, które odpowiada za reakcję na stres, które odpowiada za wzmożoną reakcję na lęk, rozwija się już w okresie życia płodowego i wszystko to, co dzieje się z naszym mózgiem tuż po urodzeniu, przez pierwsze lata naszego życia, a następnie przez cały okres dojrzewania, to są te etapy w rozwoju naszego środkowego układu nerwowego, które mają kluczowe znaczenie dla pojawienia się depresji wtedy, kiedy jesteśmy dorośli. Dlatego tak ważne wydaje się z jednej strony edukowanie przyszłych rodziców, czy tych osób, które już oczekują dziecka, dotyczące tego, w jaki sposób więź emocjonalna pomiędzy rodzicem a dzieckiem, jak duży ma wpływ na rozwój jego mózgu, a w związku z tym na rozwój zdolności do właściwej reakcji emocjonalnej i do radzenia sobie z różnymi kryzysowymi sytuacjami już w życiu dorosłym. Takimi okresami, etapami, które są kluczowe dla rozwoju mózgu, a w konsekwencji później dla rozwoju depresji, to tak jak wspomniałam, jest to okres prenatalny, czyli cały okres ciąży, okres naszego wczesnego dzieciństwa, czyli mniej więcej do 4-5 roku życia, a następnie okres dojrzewania. To są takie krytyczne momenty, kiedy nasz mózg, nasz ośrodkowy układ nerwowy jest szczególnie podatny na stres, na wszystkie bodźce, które mogą być odbierane jako zagrożenie i uczy się reagować i radzić sobie z nimi. Jeżeli wtedy nie nauczy się odpowiednich reakcji, które zapewniają przetrwanie, przeżycie, radzenie sobie ze smutkiem i z lękiem, to jest większe ryzyko, że epizody depresji będą wracały.